No cóż, witam bardzo serdecznie w grze Three Wild Balls na Commodore C64. Gra wydana w 1987 roku, a napisana przez Tony'ego Luodę. Wydawcą jest chyba Loadsoft, tak jest tam później, a tu jest Protocol Productions. Więc trudno powiedzieć, kto jest tak naprawdę wydawcą, no nie ma to znaczenia. Na początku tutaj mamy jakąś tam instrukcję, w jaki sposób grać w tą grę. Także mamy tutaj joystick, fire'em coś się robi, nie wiem za bardzo co, ale chyba rusza się stołem, chyba prawdopodobnie. Zresztą nie sprawdziłem, co to za język. Więc nie bardzo wiem, ale nieważne. No trzeba niestety przejść przez ten cały samouczek od początku do końca. Napiszą tu klawisze F3, F4. Aha, tutaj jest możliwość wyboru więcej niż jednego gracza, bo domyślnie jest jeden gracz. Dobra, czyli graczy tutaj się wybiera od F1 do... Tam tak, F2 będzie drugi gracz? Nie, F5 chyba było wybór graczy, tak. F5 wybór graczy, F7 to nie wiem co to jest. Aha, rozpoczyna się gra, więc generalnie zobaczymy, co tutaj można zrobić. No jakoś się tutaj niewiele dzieje. Dobra, naciągniemy i wystrzelimy. Od razu gramy trzema kulkami naraz. Oczywiście padem tutaj można grać, ja mam tutaj skonfigurowany pad na 1, 2, 3, znaczy na kursory, nie na 1, 2, 3, więc postaram się jakoś oczopląsu nie dostać, starając się prawda, te kulki gdzieś tam wysyłać w kosmos gdzieś, no. Im wyżej jest kulka, z tego co wiem, to w tego typu grach jest tak zakombinowane, że im wyżej jest kuleczka, tym oczywiście więcej punktów nabija nam. No tak, teraz straciłem wszystkie kulki, ale już mam następne. Ja już je tam, prawda, i niech tam się tłucze to wszystko. Tak, to jest jakaś mała dziurka, przez które te kulki niestety spadają niżej. Także tutaj przeważnie walka trwa na samym dole z tym wszystkim. Ach, dobra, tamtą może postaram się jakoś utrzymać w ryzach. Dobra, to może tam gdzieś by wpakował. Ops, dobra. Tutaj można fajnie zamknąć sobie jedną kulkę. Także to jest całkiem ciekawe rozwiązanie. Dobra, teraz już muszę uważać, bo już straciłem wszystkie kuleczki, tylko ostatnia mi została. No i tą też przepuściłem wreszcie. No także taki dziwny trochę stół, trzeba przyznać. No ale okej, no, różne są stoły, nie? Różne są tego typu giereczki. O, teraz się już będzie. Wszystkie pospadały na dół. Może gdzieś tam się któraś wybije, co? Przepuściłem. Wszystkie przepuściłem, oto dziwadło. No cóż, no, dopracowanie w tych grach jest różne, więc czasem będzie tak, że będzie lepiej, a czasem jest tak, że będzie trochę gorzej. No cóż, w końcu są to gry na komputery 8-bitowe, więc tutaj niedokładność pikselowa niestety wchodzi w grę, bo tu nie ma wysokich rozdzielczości, ale generalnie i tak da się grać. Tylko tyle, że no nie ma tutaj jak w większości tego typu gier takich rzeczy, że prawda, mamy jakieś rampy, tam gdzieś musimy trafiać, tutaj po prostu zbijamy punkty i to wszystko tam, gdzie się da. Jak widać, tutaj tych punktów można ostatecznie dość sporo zdobyć, bo liczniki są dosyć szerokie, ale generalnie
No nie ma tutaj czegoś takiego, przynajmniej w tej grze nie widzę, żeby coś się tutaj... Ach kurczę, jak tam wpadnie kulka, to już jakoś tamto wiosełko nie jest w stanie tej kulki już złapać. Więc tam nie do końca właśnie jest coś dopracowane z tym tematem. No już ostatnie... A, to już jest koniec, tak? No i tak to właśnie wygląda ta gra. Więc można też wystartować padem. Więc tutaj nic więcej do dodania w tej grze nie ma. I do zobaczenia w kolejnych wideorecenzjach gier na Commodore C64.